językowy obraz świata. Jedną z najważniejszych kategorii dla lingwistyki kulturowej i etnolingwistyki jest kategoria językowego obrazu świata. Jest ona, wręcz bym rzekł, podstawową dla właśnie tych koncepcji językoznawczych. Co to jest językowy obraz świata? Jest wiele teorii, wielu badaczy różnie definiuje tę kategorię. Powiedzmy tak najogólniej, językowy obraz świata to zawarta w języku różnie werbalizowana forma mówienia o świecie, a więc różnie werbalizowany zespół sądów o świecie istniejący na różnych poziomach języka, czy to na poziomie czysto gramatycznym, fleksyjnym, leksykalnym, słowotwórczym, czy też na poziomie implikowanym, na przykład na poziomie pewnych sądów społecznych, pewnych uogólnionych twierdzeń, pewnych przyjętych koncepcji. A zatem językowy obraz świata to nie odwzorowanie jeden do jednego, to interpretacja świata, powtórzę to raz jeszcze, zawarta w języku. A więc to jest forma myślenia poprzez język, forma tego, w jaki sposób my w języku oddajemy rzeczywistość kulturową. To jest taki swoisty pas transmisyjny, to jest taki swoisty rezerwuar tradycji, przekonań, myśli danej społeczności. Widać to bardzo dobrze chociażby w przysłowiach, w paremiach, widać to bardzo dobrze w takim na przykład ludowym sposobie pojmowania świata. I od tego właśnie wyszli etnolingwiści, kiedy badali ludowe sposoby definiowania rzeczywistości. Stąd wielu badaczy mówi, że językowy obraz świata to naiwny obraz świata, oparty na potocznym, podstawowym jakby rejestrze mówieniu o rzeczywistości. Przyjmuje się taką tezę, choć dzisiaj etnolingwiści, lingwiści kulturowi nieco inaczej rzecz widzą, mianowicie mówią, że to nie tylko naiwny, ów potoczny obraz świata, ale obraz ten wzbogacony o inne typy racjonalności, nie tylko o racjonalności potocznej, ale także artystycznej, naukowej, a więc ten obraz świata, ten utrwalony, ten podstawowy, ten bazowy zawsze ulega pewnym modyfikacjom wraz z rozwojem kultury, procesem socjalizacji itd., itd. A zatem językowy obraz świata to jest obraz też społeczny. Wielu badaczy, choć nie taka duża ich liczba, mówi, że może istnieć obraz świata jednostkowy. Etnolingwiści nie do końca się z tym zgadzają. Mówią, że obraz świata ów językowy zawsze jest społeczny, jest uspołeczniony, bo jest utrwalony, bo jest przenoszony w tekstach, bo jest przenoszony w formach komunikacji. A zatem językowy obraz świata jest zawsze obrazem społecznym, jest zawsze obrazem ponadjednostkowym i to jest także jego bardzo istotna cecha definicyjna.